A więc dzisiaj po raz kolejny zbiornik PZW na spławik. Zbiornik, który nazywa się Kozioł, PZW Okręgu Biała Podlaska. Tutaj powoli rozkładam już moje stanowisko, wędeczki. Robinson Competition i Van de Mende. Dwie bolonki, spławiki przelotowe. Będę próbował złowić płocie, leszcze, krąpie. No zobaczymy, co będzie brało. Zabieram się za wędkowanie, wstępne nęcenie, oczekiwanie na branie. Zapraszam do oglądania, do subskrypcji kanału, by nie przegapić innych odcinków, nowych odcinków oraz na linki w opisie. Tak więc miłego oglądania. Dobra, co my tu mamy dzisiaj do zapodania? Mianowicie dwie puszki kukurydzy. Dzisiaj nęcę tylko kukurydzą i łowię tylko na kukurydzę. Woda dla mnie do picia, jest 30 parę stopni w cieniu, także bogato, grubo, gorąco przede wszystkim. Dobra, tutaj będzie stanowisko, wodę jakoś za mną będę musiał postawić, żeby w miarę była w cieniu i żeby w miarę się dało siedzieć. Och, jak tak słonko zaszło za chmurkę, to jest dużo, dużo przyjemniej. Dobra, otwieramy pierwszą puszkę kukurydzy. Dużo nie wsypnę, wsypnę trochę, trochę. No najpierw trzeba zlać wodę, żeby nie kleiły się ręce. Chociaż i tak będą się kleić, ale nie tak. Tak więc jeden zestaw zarzucony. Drugi, dwie kukurydze, oczywiście standardowo obcięte, żeby miąższ wystawał. Wtedy są lepsze efekty, przynajmniej dla mnie. Ale każdy ma swoje upodobania i robi po swojemu. Ja robię tak, pokazuję tak jak robię. O, pięknie. Wyrzucony jeden trochę dalej, jeden trochę bliżej. I czekamy na jakieś pierwsze ugryzienia ryb. O, brań! No jest. Co to będzie? O, to będzie, ale płoć. Widziałeś taką płoć? Jaka płoć? O kurde, dawno takiej płoci nie złapałem. Duża płoć. Aż jestem zdziwiony. Myślę, że ma około 25 cm. Bardzo ładna. Niech sobie siedzi. Później się wypuści. O, poszedł w grunt. Tak, całkiem. Op, o. To coś będzie grubszego. Od razu trzciny. Co to będzie? Coś fajniejszego na pewno. I coś bardzo walecznego. Patrzcie, kolejna gruba płoć. Nie, krąb. Temu nie, płoć. Ale płocisko. Jak dzisiaj mają mi brać takie duże płocie, to powiem szczerze, będę bardzo zadowolony.
kolejna ogromna płoć, patrzcie. Ale piękna. Blada, ale ładna. Gruba, pajda. Śliczna. Idziemy do siatki. No i weszły przepiękne dwie płocie, praktycznie jedno po drugiej, bo tutaj zakładałem wędkę przynętę, a tutaj kolega mówi mi, branie zniknął spławik, pach, pach, jest, zniknął faktycznie przycięcie. Nawet nie spodziewałem się, to była naprawdę fajna walka, a patrzcie, która jest godzina. 16:10, gorąco, smali, siedzę na słońcu, a one biorą. O, branie. Gadu, gadu, no. Podciągnij mocniej, żebym wiedział. Jest. Jest, znowu będzie fajna. Znowu będzie fajna ryba. I znowu będzie fajna płoć. Patrzcie, jaka fajna płoć. Właśnie była płoć. Ta trzcinka mi przeszkodziła, nie chciało się wziąć podbieraka i tak to się skończyło. Mam nadzieję, że nie będę musiał zerwać zestawu i go wiązać na nowo. Szkoda, że się spięła, bo była znowu taka ładna, gruba płoć. Ciekawe, czy mi się uda odzyskać cały zestaw. A, udało się. Wyrwałem całego. Obym nigdy w życiu nie odczepił, bo wbity był strasznie mocno. Dobra. Piękne branie, piękna płoć. O, patrzcie, jak spławik idzie. Szybciej, szybciej, szybciej. Cezary, bo branie. Ale spławik przynurzył się. Co tu się dzieje? Muszę obserwować. Cały czas spławik, bo było znowu branie. Tymczasem założyć szybciutko kukurydzę. Wyrzucić. Ale piękne płocie podeszły. Ale piękne płocie podeszły. Dobra. Teraz już wiem, że nie warto się bawić i podnosić ją na wędce, tylko od razu podbierak i podbierać je z podbieraka. Jest, kolejna ryba. Ale ciśnie prosto w trzcinę. Kolejna płotka. Ta już mniejsza jak poprzedniczki, ale też jest fajną płotką. Także nie ma co narzekać. O. O, taka. No ciekawy jestem, ile dzisiaj ich nałowię. Jak o tej porze już zaczynają ładnie brać, to może być grubo. Może być przegrubo. Fajnie, fajnie się nagrało branie na kamerze. To zobaczcie sami.
jest, kolejna ryba. Kolejna ryba. O, tańcuje płotka. Kolejna płotka. Bardzo fajna. Patrzcie, jak spławik jedzie. Jest. Patrzcie, co tu się wyprawia dzisiaj. Co tu się dzisiaj wyprawia. Patrzcie, jaka ładna płoć. Piękna. Piękna. Kolejna piękna pajda. Ale płocie. Uspokój się. Spokojnie ci grzecznie zanieść do siatki. Takie płocie się fajnie łapie. Jest na drugim zestawie. Ta nie będzie duża, ale też, oho, jeszcze złapałem drugą żyłkę swoją. No puść. O, okej. Udało się odczepić. Kolejna płotka, ta już mniejsza, ale też jak na płoć, fajna płoć. Kilka rybek złapanych, tak więc może opowiem wam o zestawie. Bo się pytaliście w poprzednim filmie, chyba w nim też powiedziałem, ale w dzisiejszym też powiem. Też jest to spławik taki świecący Mikado. Tutaj się odkręca, to wkłada baterię i ta cała końcówka świeci. Jest to 5 gram plus 2 obciążenia przelotowe Wagler. Tutaj mam stoperki, które podciągam gdzieś tak na... Ustalam grunt, że tak powiem. O, w ten sposób. Tutaj mam drugi stoperek, żeby to w miarę tak było. Ok. Tutaj dwie oliwki właśnie 2-gramowe i haczyk 8 ownera. Tak mniej więcej wygląda mój cały dzisiejszy zestaw. Standardowo kukurydza, wybieranie takich ziarenek z obciętym tyłkiem, wystającym miąższem. O, zakładam dwa ziarenka kukurydzy w ten sposób, żeby grot haczyka nie wystawał, albo bardzo delikatnie wystawał. No i to jest już gotowy zestaw. Tylko że grunt jest przymały. Muszę zwiększyć grunt. O. I dobra. I zarzucamy. Łowimy. Jest, spławik się wyłożył i jest ryba. Ta płotka będzie nie za duża, ale jest. Jest też ryba. Patrzcie, była. Dlaczego ja tak zrobiłem? To tylko ja mogę wiedzieć, bo była to gruba płoć.
Jest. Jest, będzie grubo. Będzie grubo. I teraz, żeby nie popełnić tego samego błędu, którego popełniałem cały czas, że nie chciało mi się zejść z podbierakiem. Aj, to jeszcze tu wędka mi spadnie. Nie, tu nie będzie aż tak grubo. Dlatego, nie no, będzie grubo. Będzie bardzo grubo. Tylko takie było jakieś uczucie, że nie było grubo. Popatrzcie, jaka gruba. Kolejna piękna, gruba płoć. One wszystkie są bardzo delikatnie zapięte, temu one też się spinają mi po drodze czasami. Ale piękna gruba. Trafione. Ja tutaj zakładam kukurydzę, a tu patrzcie, co się dzieje. Jest kolejna fajna ryba. Ole, będzie fajniejsza. Już tutaj nie będziemy ryzykować podnosić wędki, dlatego trzeba zejść i podebrać ją podbierakiem. A nie! Myślałem, że większa jesteś. Już chciałem cię podbierakiem podbierać, a ty jesteś... Ładna jesteś, ale... Nie taka, żeby ciężko podbierakiem podbierać. No uspokój się. Uciekła sobie. Ale chyba ją jeszcze złapiemy. Byłaś sprytna, ale jeszcze zdążę cię złapać. Spadła mi. A więc trzeba wypuścić dzisiejszy połów. Także tutaj kilka rybek się udało złowić. Nawet sporo. O, taki fajny, fajny w miarę połów. Piękna płoć. Piękna, duża, gruba płoć. Śliczna. Uciekaj. Trzeba szybko wypuszczać, bo jest duszna. Trafił się również linek. Nieduży. Ładne płotki. Jest też leszczyk. Jeden. Taki 70 deko. Maksymalnie. O. Uciekajcie. Rośnijcie, żebyście jeszcze mnie cieszyły kiedyś w przyszłości. Piękne płocie. Piękne, grube płocie. O. To mniejsze, ale są. Wszystko, wszystko. Tamta jedna troszeczkę chyba przygłuszona, ale widzę, że chyba poradzi sobie. No i koniec dzisiejszego wędkowania. Fajne płocie, piękne płocie. Dawno takich płoci nie połowiłem, a tym bardziej na zbiorniku PZW. Spławik, kukurydza. Widocznie na grubo trzeba łowić, nęcić, sypać, żeby łowić takie większe płocie. Fajnie, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie spędzony popołudnie. Powiem szczerze, idzie burza, ale te duże płocie lepiej brały, jak był upał. Nie dało się wytrzymać. Dlaczego? Kto to wie. Było ciężko siedzieć, gorąco, ale przyjemnie, bo brały. Także tyle z dzisiaj. Idę suszyć siatkę. Szybko wyschnie, bo gumowana. A Was zapraszam oczywiście na linki w opisie, do subskrypcji i na inne odcinki. Trzymajcie się, cześć.